biuru. Jak dla mnie, to możesz wyrzucić klamoty Clay'ka na ulicę Bizancjum i takich nie używa. Zakończ też powiększanie mojego biura, zanim wrócę. Męczy mnie już widok tej dziury w ścianie. I na prawo zrób coś z tą niszczającą prezentacją. W naszym dziale PR pracują największe umysły Arkadii, a ogłoszenie wciąż mi jak jakaś pieprzona mowa pogrzebowa. Potrzebujemy czegoś lekkiego i radosnego. Potrzebujemy czegoś, co się przyda. Przełóż mi środkowy masaż. Mam pewne ważne sprawy do załatwienia poza siedzibą. Przewodniczący, zasięgałem języka i mogę potwierdzić, że posiadamy spory zapas żywności prawdziwej, zdobytej w ramach handlu wewnętrznego. Profil wkładników odżywczych żywności produktywnej w Arkadii wciąż się pogarsza. Wkrótce ludzie będą odczuwali głód bez względu na to, jak dużo zjedzą. Niestety kupowanie od innych kolonii, nawet najbliższych, stało się zbyt drogie, ale to... Aha, no dobra. Ale to, co już mamy, utrzyma Bizancjum oraz minimalną siłę roboczą w najbliższej przyszłości. Sofia. Tak, jeszcze się zastanawiam. Chciałem właśnie coś powiedzieć i teraz się zgubiłem. Dobra, nie wiem. Jak mi się przypomni, to wam powiem. A, oni mogliby użyć tej takiej pasty do zębów, co mieliśmy wcześniej z nią misję, która hamowała głód. Ona nie byłaby zła, pod warunkiem, że ogarnęliby efekty uboczne na zasadzie ślepnięcia, nie? No, to fakt. To akurat się zgrało w czasie, nie? Nie wiem, czy mogę stąd czmychnąć tak po prostu. Gdzie idziemy się mamy udać w tym momencie? Mamy też tutaj atuty do zrobienia, ale to zaraz sobie wsadzimy te punkciki. Mamy się udać gdzieś tam. Dobra, zróbmy sobie te punkty. Ja tam miałem mieć, kurde, no to otwieranie zamków mam na małym poziomie. Właściwie we wszystko chciałbym sobie te punkty wsadzić. Trochę sporo tutaj mamy chodzenia po tych budynkach, które są takimi typowo zamkniętymi lokacjami. To jest troszeczkę słabe. Kurde, ja mam śmieci na podkładce, masakra. Zaryglowane, okej, okay, trochę podejrzane. Mamy jakiś znacznik, gdzie mamy podążyć? Może nic biurowi. Co tam masz, koleżanko? Pieroski! Ale oni żyją w takim dobrobycie, no to widocznie powinni trochę zluzować. No jak tutaj masz poręcze pozłacane na przykład, chociaż może one są tylko tak pomalowane. Hey, did Tillman get transferred or something? That's right. Mamy dostać się na dół jakoś, dobra, tylko poszukajmy. Restricted area. Tak, ja mam tam wejść. Wiecie, może się uda, nie wiem, jakąś kartę wydrukować czy coś. Ciągle zjadam je moje fiagowe lunche. Wiem, że to ten czuży zasmarkaniec, bo widziałem, jak miał okruchy na ustach fiagowej plamy na kitlu. Gdy pracuję obok niego, widzę, jak wyciąga sobie ze swoich odrażających zębów resztki mojego obiadu. Chce mi się wrzeszczeć. No i zrobiłem to. Pokrzyczałam trochę, czuję ulgę. Widzę w kuchni, poczekam, aż znów się tam zakradnie, złapię go na gorącym uczynku, a wtedy wrócę i napiszę ciąg dalszy. Ale lecz będę wściekła. No, ale coś nie napisała, więc trochę podejrzane. Czy oni mi się zaliczyli jako wrogowie? Serio? Dlaczego? Nie. My musimy jakoś tutaj się dostać. Not so fast. The Ministry of Accuracy and Morale is off limits to everyone without X36 level. Może uda się go przekupić albo coś. What level clearance? You're just making up words. Basically, if you don't work here or for Chairman Rockwell himself, you're not getting in. I don't know how you got that. But I still don't know you,
and I don't have any new clearances on the list. O ty. O nie, zastraszenia nie mam. Damn it. No ale jakoś tam trzeba będzie móc wejść, nie? Ten u sprzedawców też spoko. Nie wierzę, że gdzieś nie ma jakiejś karty czy czegoś, żeby tutaj można było, wiecie, podpierdzielić. No bo jak ja mam się inaczej na dół dostać? Też są te drzwi zaryglowane. Ja mogę ewentualnie, wiecie, spróbować... A górą może jeszcze spróbujmy? Nie macie jakiejś karty gdzieś tutaj? Oni mnie zaraz skrzyczą, jak ja tylko to otworzę, więc trochę bez sensu. Automat. Czterdzieści sześć. Ale 850 pieniążków, no to tak średnio. Jeszcze jest tutaj druga strona. Możliwe, że to tutaj gdzieś musimy się przedostać. No tutaj mamy jakieś drzwi. Miałem nadzieję, że wiecie, ktoś gdzieś upuścił. Tak właśnie za kibelkiem miałem nadzieję, że wiecie, że niby komuś wypadła ta karta czy coś, a tutaj jak na złość nic. To jedyne co mogę zrobić, to spróbować się tam po prostu wkraść, ale tutaj skradanie się nie działa zbyt dobrze. Więc, o, on już mnie zauważył. No dobra, to zrobię sobie wczytaj grę. Najgorzej. Chyba, że ja coś mogę tutaj zrobić. DSMO, DMSO znaczy się. Gdzie? Dajmy mu ewentualnie po prostu przejść. Serio, tutaj nie ma tej karty nigdzie? Takie biuro i co, i bez karty? Nie ma też możliwości wytworzenia sobie takiej karty? Co ty tu masz? Papieroski. Batonik, fajny batonik, to też to baton, nie batonik. No to jak ci to... Oni tam zostali, nie weszli za mną, fuck. Serio? Bez karty? O nie, czołgają się, dobra. Miałem nadzieję, że gdzieś tutaj będzie, w szafce czy coś. Wygląda, ale nie. Nie wiem, czy nie zapisać sobie tutaj stanu gry, ale to chyba nie jest dobry pomysł. O, rewosniki fuckers. Tylko teraz nie wiem, w którą stronę patrzy się tamten ziomek, nie? Oh fuck. On tu idzie, on tu idzie, on tutaj idzie. Oczywiście on ich nie widzi na szczęście. To jest tutaj gra tak skonstruowana, żeby nasi podopieczni nam sprawiali problemów. O kurwa, nie. O fuck. Widzę, co jest najgorsze.
mnie zauważyli i oni i tak będą do mnie strzelać i tak, ale... Ale no. Nie zwracają na mnie uwagi jakimś dziwnym. Albo to tylko żołnierze na mnie zwracają uwagę, tak? No dobra. Wiem, że tutaj jest szyba, to i tak nie przejdę. Może o mnie zapomną. To wątpię, ale warto próbować. Rewo sneaky fuckers. O, ale tam jest wojska dużo. No co to za zwierzątka tutaj? O, wygnoje, trzymiecie tutaj zwierzątka? Powiedz, że on... Dobra, on schodzi w dół. Okej, okay, spoko. My musimy i tak tamtędy się chyba jakoś dostać. Nie przejdę przez barierki. To jest fajne, że na kucaku podświetla mi wrogów. Jest też winda i teraz nie wiem, czy ja mam jechać tą windą? Chyba nie, nie? Chyba nie. O. Chyba mnie zauważy. Jest exit. Jak to exit? Miałeś jakieś karty gdzieś, żeby leżała? Oczywiście, że nie. Tu jest też winda, dobra. Mamy się ogólnie tutaj dostać, nie? Hmm. Zaryglowane, are you fucking kidding me? Why? Why? Just tell me why you say goodbye. Ty, no jak ja mam tam przejść? Jak tu nigdzie nie ma drzwi. O, idzie ten papuć, kurwa. Najgorzej. Szkoda, że tutaj się nie da robić jakiejś eliminacji, wiecie? Znaczy, może się da, ale ja nie potrafię, bo nie mam broni białej chyba. Jakby się dało tak po cichu na przykład podejść i mu zrobić eliminację, to byłoby spoko. Na razie nie będę ryzykował. Wiem, że da się tłumik wsadzić. To podobno... cisza. Oczywiście. Ale mi ich tutaj pokazuje, masakra. Jak ja mam z nimi tutaj walczyć, będzie lipa. Lepiej nie. O, może tutaj drabinką trzeba przejść. A tutaj są rzeczywiście jakieś rzeczy. Pancerze. Dobra, najpierw przejdźmy tędy. No, mnie tam trochę zauważył. Karty magnetycznej nie mamy. Tu na pewno będzie jakieś wojsko. Ja sądzę, będę musiał potem uciec. To dopiero będą jaja. Wiecie, bo czy tu się da ewentualnie wejść? Nie, ale tamtędy pewnie będzie się dało uciec, jako tam pewnie będą te zaryglowane. O, nawet nie da teraz przeskoczyć. No to pozdro z Bielska. Zamknijmy te drzwi. Dobra, tu są schody. O. Tu są chyba te drzwi właśnie zaryglowane, dobra. I tutaj zaraz była winda. Mamy szansę, nie jakąś super ogromną, ale mamy szansę. Boję się tylko tego wjazdu w górę, nie? Zauważam to. Co? Gdzie ja mam teraz ten punkt? Tutaj. Nikt tego tutaj nie pilnuje, tak? Główna sala i... Wyświetl notatki. Tutaj co my to mamy? Testy na ludziach to niezbędny etap opracowania każdego nowego produktu i procesu gwarantujący jego niezawodność.
Należy jeszcze głowo dokumentować wyniki wszystkich testów, by zaoszczędzić na kosztach kolejnych prób. Dodanie DMSO w bieżącej rundzie testów doprowadziło do pewnej poprawy. Obiekty mają przyspieszone krążenie i zwiększoną aktywność neuronalną, tak? Neuronalną. Jednak w naszej formule wciąż czegoś brakuje. Nadal nie jesteśmy w stanie w pełni wybudzić obiektów z przedłużonej hibernacji, a odebranie im zapasu DMSO kończy się ich dość przerażającą śmiercią. Problem jest złożony, jeśli uwzględnić konieczność wielokrotnego wybudzania i zamrażania obiektów. Jakby tego było mało, coraz trudniej przychodzi nam zdobywanie dodatkowego DMSO. Być może musi nam wystarczyć aktualny zapas. Czyli jak ja im teraz wezmę te DMSO, to oni umrą. Wyników eksperymentu oraz śmiercią osób będących obiektami testowymi. Dokładnie tak. Masz rację. Przenieść 100%, przenieść 26%. Czekajcie. Nagłe odłączenie DMSO jest śmiertelne, niebezpieczne i spowoduje przerwanie wszelkich trwających eksperymentów. Rzetelność eksperymentu oraz żywotność obiektów testowych można zachować, pozostawiając w obiegu stężenie DMSO na poziomie 73,629%. Czyli moglibyśmy to wziąć, a im dalej zostawić ten eksperyment, a moglibyśmy też tych ludzi zabić. Ale czy to warto ich zabijać, czy nie? Wydaje mi się, że nie, nie? No ci ludzie są niczego nie winni, jakby nie patrzeć, to po co ja ich mam zabijać? Z drugiej strony umrą prawdopodobnie z głodu. Weź nam jest tu sporać, co byś zrobił? A jakby ich tak właśnie wybudzić, osiągnąć możliwość wybudzenia ludzi z przedłużeniem hibernacji, zniknięciem śmierci obiektów oraz straty powiązanej produktywności. Dimit. Abym, nie wiem. Z jednej strony dałbym te 100%, z drugiej strony... No właśnie. Dobra, weźmy mało tego DMSO. Teraz trzeba zrobić Escape from Tarkov. Tam miałem ogólnie przynieść jak najwięcej tego, nie? No ale... Tam widzieliście, no... Był dość ciężki wybór według mnie. They're real pretty. And they got these really big teeth. Did you see them up close? I heard they've been acid right in your eyes. You saw one of them up close. Boję się tego, że jak wyjdę, to oni zaczną do mnie strzelać, więc wyrobię sobie tu F5. Jeszcze nie strzelają, to dziwne. Wiem, że czasami wystarczy odejść kawałek i jakby się kilka dni nie pokazywać, czy coś takiego. No weźmy sobie od razu tutaj. Możliwe, że będziemy stratni na kasie przez to, ale... Ups. No one ever looks quite the same in person as they do in my reports. And my reports of you have been exceptionally thorough. You've had quite a career. You have something I want. I'd like to negotiate. Phineas Wells is wanted by the board. I want to convince you to turn him in to us. He has a litany of charges against him. Vandalism, illegal experimentation, sedition. I could go on. Ale on mnie stworzył, dlaczego Wells mam go pogrążać? Is a dangerous madman. His plan is going to endanger everyone in Halcyon. No tak też może być, że ona ma rację niestety, ale... And he's using you. You're in contact with Wells. I want you to send us a tracing signal from his communication terminal. Wells was our mistake. We failed to apprehend him for years. I'm asking you to help me correct that mistake. I'm sending you my access code. Contact me from Wells's terminal. When you're done, come speak to me in my office. Adjutant Akande's call has been terminated. Will there be anything else, Captain? Mam wysłać ten sygnał, ale...
Nie. Nie, no nie będę tego robił. Dlaczego mam go wpakować? Znaczy, ja to mam jako misję, ale ja nie chcę tego robić. Kurwa, coś mi się tu wylało na klawiatury w ogóle. Co to jest? Poczekajcie, dziennik. No właśnie, wiecie co? Kurwa, nie wiem co zrobić teraz. To wszystko tak podpada strasznie. A idźmy do niego, bo i tak mam misję, żeby ewentualnie te MSO mu oddać. Zobaczymy, jak rzeczywiście mu to oddam, a on... On mnie wykorzysta. I co wtedy? No dobra, chodź. If we wanted the board's attention, we got options. Piracy, vandalism, maybe some light arson. We want to put some fear in the board, right? Get him scared of us. I want to believe you, but the adjutant didn't seem too scared of us. You just got an audience with Sophia Conde. That's the adjutant to the chairman. You sure we should be trusting her? Yeah. If you think she's using us, why'd you give her the time of day? You got some secret plan to double-cross the board? I knew it! Sorry, probably shouldn't have said that out loud. I know we're freelancers and all, we take work where we can find it, but we gotta be vigilant, you know? This is how the board gets you. A job here, an errand there, before you know it, you're calling him sir and ma'am. Just trying to watch out for you, boss. I appreciate your time. Let's get back to it. No dobra. A nie, że on to ma w komecie w ogóle, nie? Ten cały statek. Tylko właśnie ja chcę tutaj, żeby tą misję... I've kept myself busy in your absence. Optimized my formula. I'm now confident I can revive the remaining colonists. All I need now is the dimethyl sulfoxide. I'll take as much as you can give me. Czemu on jest za szybka? To znaczy? A za szybą. Kurwa, co ja czytam, masakra. Dla bezpieczeństwa chyba, czy coś takiego. Nie, myślę, że to nie dokładnie tak. Hold on. Let me see if I understand this correctly. You're saying that Halcyon's on the brink of total collapse, and the chairman's plan to save all of us is to save himself? I always knew Halcyon was heading toward a systems collapse, but I never imagined we were already there. The board made this crisis, and now they want to solve it by freezing the rest of us? That's not a plan. That's a goddamn escape clause. That makes two things we don't have. Time and chemicals to revive the other settlers. None of this was supposed to happen. I was supposed to revive the Hope's colonists. We were supposed to have enough time to solve the problem before we all starved. Human test subjects. Jakby nie patrzeć, on też na nas takie coś testował, nie? Do you realize what this means for the Hope? For your fellow colonists?
The board's going to kill them all. Toss them out into space. Just to make room in their Czyli i tak byłoby źle. No tutaj bym ich zabił, ale znowu... Short of lining up every member of the board and shooting them in the back of the head. O ty! Do you know what's waiting for us on the Hope? Scientists, engineers, artists, the brightest minds Earth ever sent us, uncorrupted by the board. The board's going to dispose of them all and transform the Hope into a prison for the rest of us. They're likely on their way to the Hope as we speak. We need to get to those colonists before the board. I have enough chemicals to start reviving a few of them, but no easy way to get them off the Hope. Jesteś geniuszem. Tak. Wiedziałem. Mama zawsze mi to nie powtarzała. About skip drives, not the physics anyhow. I do know the Hope's real massive. How's our bitty little ship supposed to skip it? Excellent question, my sharp-witted mechanic. You will use your own ship to power up the Hope's skip drive. Your navigational computer can handle the rest. I don't understand a word you said, Doc. All I know is, if we're gonna hijack a colony ship, count me in. Excellent. I approve of your enthusiasm, young man. You should ask your captain for a raise. You'll need to switch on the Hope's auxiliary power using the Unreliable. Then head to the bridge. Your navigational computer, Ada, should be able to activate the Hope's skip drive. Once you've skipped the Hope next to my lab, I'll have easy access to the frozen colonists. I can start reviving them immediately. I know you're wondering why I'm doing all this. Why I believe the people on the Hope are the answer to the colony's problems. Pewnie wybiorę złe zakończenie, wiecie o tym, nie? Coś taki czuję. Ale expo! Engineers, experts in their field. If we work together, we can still find a way to save Halcyon. The board would have us believe Halcyon is beyond saving. I choose to believe otherwise. If there's even the slightest chance we can save Halcyon from oblivion, then we have to take it. You absolutely should. The adjutant must have sent you some kind of tracking code. If you don't use the code, she'll suspect you betrayed her. I think you should use the code and send a corrupted tracking signal. That should buy me some time. The board's going to catch up to me sooner or later. This way I'll have time to set up some particularly nasty defenses. Use my communications terminal to corrupt the tracking signal. While the board busies themselves trying to decipher it, I'll have plenty of time to prepare my defenses. Uuu, od razu level. Tutaj mamy ten komputer. Idziemy do Ady. A message from Adjutant Sophia Akande. I'm impressed, Captain. I almost expected you wouldn't go through with it.
Unfortunately, Dr. Wells found a way to corrupt the signal before we could pinpoint his location. Still, it's only a matter of time before we find him. Come visit me in Byzantium. We need to have a talk about the future of this colony. No cóż. Because I'm not in the business of arresting my own allies. You have my word. Meet me in my office. I've authorized your ship at my personal landing pad. Adjutant Akande has ended her call. Rather rudely, if I might say, considering she didn't sign. Ech, no i teraz tak. Oczywiście mamy punkty do rozdania. Co ja tam miałem wsadzić? Chyba właśnie w jakieś hakowanie czy otwieranie zamków, nie? Znowu tam perswazja też była na niskim poziomie.